Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witamy na koncercie otwierającym Festiwal Muzyka w Ogrodzie Chińskim, odbywającym się w ramach dorocznego Festiwalu Światła w Łazienkach Kongreskich. O godzinie 21:00 zapraszam również do Ogrodu Chińskiego, gdzie odbędzie się uroczyste otwarcie Festiwalu Światła przy dźwiękach cytry Kłóceny. Tymczasem przez najbliższą godzinę odbędziemy podróż muzyczną poprzez kontynenty, kierując się ostatecznie w stronę Orientu i Chin. Dalekie podróże i przenikanie się kultur wcale nie są domeną naszych czasów, jak mogłoby się nam wydawać. Podczas naszego festiwalu muzycznego spróbujemy tego dowieść, umożliwiając naszym słuchaczom nie tylko bezpośrednie odkrywanie prawdziwej muzyki azjatyckiej, ale co więcej, będziemy chcieli skłonić Państwa do odkrywania Chin w sobie. Chodzi nam o to, żeby nie tworzyć sztucznej sytuacji, gdzie Europejczycy czy Polacy, Czesi, tak jak tutaj będą wśród nas prezentować się artyści, w sposób jakiś wymuszony czy sztuczny grali tylko muzykę azjatycką. Chcemy również poszukać tej muzyki w naszym tradycyjnym dorobku muzyki dawnej, a jest tego dużo. Postrzeganie świata Orientu oczami dawnych Europejczyków, wytworzenie pojęcia Xinhuazeli, relacje misjonarzy, poszukiwania podobieństw, inspiracji w muzyce azjatyckiej i europejskiej będą główną osią programu koncertów, oprócz prezentacji oryginalnych utworów i instrumentów. Dzisiejszy koncert poprowadzi nas drogą bardzo okrężną poprzez Peru i Meksyk aż do najważniejszego portu Chin epok Tang i Song, to Quanzhou. Otóż sztuka i kultury wytworzone przez kraje wymienione, Peru, Meksyk, Indianie, Hindusi, Turcy, a czasami nawet Polacy wpisywali się niegdyś w pojęcie Xinhuazeli. Wszystko, co osobliwe, stawało się niegdyś mężczyzną. Tak więc nasz koncert, mimo że będziemy odwoływać się do muzyki Peru czy Meksyku, będzie Xinhuazeli. Dokładnie Xinhuazeli. Jeśli chodzi o podróż, jest taki piękny cytat Lao Tzu, mędrca chińskiego. Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. I to podróż właśnie stanie się naszym dzisiejszym motywem przewodnim. Czy zasłyszane dzisiaj utwory wydadzą się Państwu posługiwać językiem obcej kulturowo muzyki? A jednak napisane zostały w Peru, w Meksyku, w Argentynie, czy też w Polsce, ale przez angielskiego lub włoskiego kompozytora. Czy dawna muzyka chińska z Quanzhou, zapowiedziana utworem Lorenzo Pelli, Widzieliśmy gwiazdę na wschodzie, zabrzmi w Państwa uszach po chińsku? Nie sądzę. Przynależy ona bowiem do wyjątkowego, unikalnego stylu muzyki Nanguan, będącego tradycją niezwykle starą, jak sami Chińczycy określają, pełną elegancji. Jeśli zapragną Państwo poznać głębiej tę subtelną grę cieni, chińskich cieni, zapraszamy na pozostałe nasze koncerty co tydzień w niedzielę o 19:00 w Ogrodzie Chińskim. Jednocześnie gorąco zachęcamy do zapoznania się z okolicznościową publikacją zawierającą nasz program oraz coś jeszcze do poczytania, lekturę z elementem przygody. Chciałabym również bardzo podziękować, dziękuję naszym hojnym i wspaniałomyślnym dobroczyńcom, sponsorom i mecenasom Muzeum PZU, Polskiej Grupie Energetycznej, Fundacji Polska Miedź KGHM, China Mine Metals oraz firmie Samsung. Ja osobiście dziękuję bardzo Muzeum, panu dyrektorowi Zielniewiczowi za to, że mam ten ogromny zaszczyt i honor poprowadzenia tego festiwalu jako dyrektor artystyczny. Za chwilkę usłyszymy następujące utwory. Manuel de Zumaya, kantata Silla aquella nave,
z Oaxaca, z Meksyku. Następnie Anonymous, Noaya Mas Dulce Alegria, też Oaxaca, Meksyk. Następnie Girolamo Frescobaldi, dwie tokaty z albumu Sapieżyńskiego. To jako przykład importu muzyki zagranicznej w naszych źródłach. Następnie utwór anonimowego kompozytora z Peru, Anacachap Kusquinin. Następnie Thomas Hume, Polish Air i Lorenzo Pelli, Pastorale e metode per elevazione, utwór Widzieliśmy gwiazdę na wschodzie, który przez samą swoją tematykę, mam nadzieję, że zwróci nasze oblicze ku tamtemu orientalnemu kierunkowi. Następnie zaśpiewam pieśń Nanguan, powiem o niej trzy słowa. Zanim zaśpiewam, pieśń Nanguan będzie taką furtką, która otworzy kolejne nasze wieczory, które będą coraz bardziej egzotyczne. Zapraszamy do chwili wytchnienia z muzyką. Dajmy się zwariować muzyką w ogrodzie. Thank you.
Prosimik, prosimik, al mismo correr. Aquel que burbado nos reponga sin fin. Thank you.
Pozostajemy nadal w Meksyku. No a ja mas dulce alegría. Bardzo dramatyczna spowiedź Jancikos, tłumacząc na polski kolędy. Ale niegdyś także u nas kolędy się cały rok śpiewało, nie tylko Boże Narodzenie. Oh,
teraz przenosimy się do Peru. Przed nami, przepraszam, jeszcze fresko Balbi, który zawieruszył się w naszej tabulaturze w albumie Sawierzyńskim. Wysłuchamy utworów na wirginale, kopii instrumentu weneckiego Dominika da Pezauro z około 1500 roku. Wracamy do Peru, do Ameryki Południowej. Przed nami utwór bardzo piękny w języku indiańskim. Thank you.
usłyszymy teraz kompozycję Tobiasa Huma, mistrza violi da gamba. On walczył jako najemny żołnierz w wojskach szwedzkich i rosyjskich w trakcie największych tutaj wojen w naszej historii. Niestety zabijał Polaków, ale jednocześnie pokochał naszą kulturę, naszą muzykę i napisał szereg polskich utworów. I teraz właśnie takie usłyszymy. Concerto in Martirio Crudele, Giovanni Battista Lupariniego, Włocha, który udał się do Krakowa. Jesteśmy cały czas w muzycznej podróży, jak Państwo widzą, słyszą, a w tej pieśni, w tej muzyce jest to podróż do gwiazd. Jedna z arii mówi: przybądźcie ukochane gwiazdy i walczcie przeciwko mnie. Dusza przeżywa, turbuje się, jak to się mówiło w dawnej Polsce, miota się. I to właśnie znajdujemy w tym utworze. Ale później za sprawą wiary pokój powraca i kończymy zwycięskim Alleluja. Dziewczyny, Alleluja i do przodu. Thank you.
czas przyszedł na Argentynę i Domenica Cipolli. Kompozytor został w pewnym momencie swojego życia misjonarzem, wyjechał na misję i tam napisał ten utwór, który zaraz usłyszymy. Lorenzo Pelli, utwór w tłumaczeniu polskim Widzieliśmy gwiazdę na wschodzie. Zwracamy się już na wschód, tam gdzie będzie się przez najbliższe nasze wieczory koncertowe koncentrować nasza uwaga. Ten utwór zapowie utwór stary, dawny, chiński, który zagramy na zakończenie. I kompozycja ta Lorenzo Pellego będzie najśliczniejszym utworem w trakcie dzisiejszego naszego koncertu. A dlaczego? To za chwilkę się Państwo dowiedzą. Thank you.
Przed nami ostatni utwór Nangwan, chińska muzyka dawna, tak byśmy mogli to w skrócie nazwać. Zagram na lutni i zaśpiewam pieśń starą, bardzo bogato dekorowaną, prawie barokowo, o bardzo bogatej melizmatyce, czyli właśnie zdobieniu frazy, w języku minańskim. Język minański posiada około 12 tonów, od 9 do 12, jest strasznie trudnym językiem. Nawet sami mieszkańcy Quanzhou czy Taipei często muszą sobie gdzieś tam z boczku, w nutkach transkrybować, czy aby to jest na pewno dobra wymowa, bo to jest jeden z najstarszych języków chińskich. Instrument ten, który Państwo tu widzą, lutnia pipa czarna, inna niż typowa współczesna pipa, o wiele prostszy instrument, bardziej archaiczny. Bardzo podobne instrumenty znajdujemy na starych zwojach. Mówi się, że muzyka ta sięga tradycją epoki Song. Ale ponieważ nauka była przekazywana drogą ustną, trudno tego dowieść. Można powiedzieć, że faktycznie instrumentarium widnieje na tych dawnych obrazach, ale co oni tam grają, tego niedobrze nie da się dosłyszeć z obrazu, nie wiemy. Natomiast pewne jest, że najstarsze księgi, najstarsze zbiory nutowe zostały wydrukowane w czasach epoki dynastii Ming. Myślę, że prawdą jest, że jest to tradycja bardzo stara, bo jeżeli pochodzi z miasta Quanzhou, a miasto to po upadku dynastii Song właściwie straciło swój splendor, to lokowałabym powstanie tak pięknej tradycji, tak cudownej sztuki właśnie w czasach najlepszej prosperity, a więc rzeczywiście w czasach Song. Akurat tak się zdarzyło przypadkiem, że moja rodzina zawędrowała w tamte strony, zwykła proza życia, polska emigracja, czasami na wschód, a czasami na zachód, i tam w starych herbaciarniach jeszcze istnieją zespoły grające nangwan, można się im przysłuchiwać godzinami. Zresztą o tej przygodzie napisałam okolicznościowej publikacji, jaka okazuje się w związku z naszym festiwalem. Chciałam coś powiedzieć ważnego, ale zapomniałam. Więcej na ten temat mogą się dowiedzieć Państwo za tydzień na naszym koncercie w Ogrodzie Chińskim o godzinie 19. Będzie tam więcej o muzyce nangwan. Opowiem więcej o instrumentach. A teraz zagram tą pieśń Nangwan. Ona mówi o kobiecie, która jest smutna. Podchodzi do okna, patrzy w księżyc, a przypomnę, że od soboty mamy najwspanialszą, wyjątkową pełnię. Warto zwrócić nasze wieczorem oblicze na piękne nasze niebo. Tak również ta postać z pieśni obraca się w kierunku księżyca, pewnie takiej pełni właśnie, i pyta się, kiedy wróci jej mąż. Tutaj możemy różne domniemania snuć, co on robi. Może on jest na jakimś wyjeździe służbowym, bo w Chinach była wielka biurokracja w tamtych czasach, nie tylko. Natomiast pieśń jest smutna, bo kończy się tym, że kobieta pyta się bogini księżyca, kiedy ten mąż do niej wróci, a księżyc odpowiada, że nie wie. Nic nie odpowiada. No cóż, ponieważ z łezką w oku kończę to spotkanie z Państwem i mam nadzieję, że spotkamy się ponownie, a moja łezka pożegnania to będzie właśnie ten utwór ze smutną kobietą i grany na lutni, która sama ma kształt łzy.